Dzień dobry, Monika Laskowska, najlepsza polska dziennikarka Gala High League 4 jest ze mną. Bomba, witam cię serdecznie. Siemanko. Bomba, dostałeś na bombę. No. Jak się czujesz? Jako tak, po japońsku. Po japońsku? No, słabo, nie? Pierwsza runda miała być dla ciebie, a okazało się, że jednak to Ferrari uniósł zwycięską rękę do góry. Powiedz mi, zaskoczył cię nokautem na pewno. Spodziewałeś się, że to będzie tak szybko? Telefon odbierz. Nie, no nie spodziewałem się, że będzie tak szybko. W ogóle nie spodziewałem się, że przegram. Nie spodziewałeś się, że przegrasz? Jak myślisz, co spowodowało to, że przegrałeś? Zaskoczenie? No, zaskoczyło mnie to, no, że jakbym nie był zaskoczony, to by nie dał się trafić, nie? Ale no co, czasem tak bywa. Jak twój przeciwnik pojawił się w butach w oktagonie, co sobie pomyślałeś? No, zgodziłem się na te buty, nie? Zgodziłem się na te buty, bo mi zapłacili. No i dałem się zrobić fuja, nie? Myślisz, że te buty zaważyły? Nie no, nie myślę, że... No, nie no, dynamik szybszy jest w butach niż ja bez. No, nie przeszkodziły, nie? Aczkolwiek, no co, trafił, udało mu się. Gratuluję. Jak się czułeś po ciosie? Jakie to uczucie dostać tak mocno? Bo jednak ten cios Ferrari'ego jest mocny, prawda? No, zcięło mnie, nie? Ale jakoś nie czuję się źle, nic mi nie. Szczęka cała. Ozik. Lekarz zbadał? Wszystko jest w porządku? Tak, nic. Znaczy do lekarza nie pojechałem, tutaj byłem tylko u medyków, nie? Czyli jest okej, okay, czujesz się dobrze? No tak, nie no. Nie tak jak ostatni przeciwnik, który na ścianę poleciał Ferrari'ego? Nie. Ferrari lubi zaskakiwać, zaskoczył ostatnio u mnie na wywiadzie. Zrobił knockout, zrobił również knockout w oktagonie w twojej walce. Czy chcesz rewanżu? No jak się zgodzi, to chcę, ale on pewnie będzie teraz udawał i się nie zgadzał, nie? No wie, że miał lucky puncha, więc no... Nie wydaje mi się, że zgodzi się na rewanż. Sport bywa nieprzewidywalny. Mam nadzieję, że ten rewanż dostaniesz. Widzę, że to całą chmarę dziennikarzy. Co wy chcecie powiedzieć od Bomby? Ja nie wiem, Bomba, co oni chcą od ciebie? Nie wiem, jadę do domu. Idziesz do domu czy na after? Cześć. Bomba już podziękował nam za rozmowę, jest już bardzo zmęczony, wyczerpany. Ja wam dziękuję również za uwagę i mam nadzieję, że złapiemy Bombę na afterze. Coś mi się tak wydaje.